Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy przepysznego fileta w niesamowitym sosie z pieczarkami, boczkiem i cebulą. Zapraszam Was serdecznie na przepis. Na początek przepuśćcie fileta pod zimną, bieżącą wodą. Jeżeli trzeba go oczyścić, zróbcie to. Teraz już polędwiczkę można oderwać i przekroić fileta na pół na początek. I tak pokrojonego fileta teraz zamarynujemy. Przygotujcie sobie małą miseczkę, wleję gdzieś tak około 30 ml oleju rzepakowego. Dodaję tak gdzieś łyżeczkę papryki ostrej mielonej, do tego pół łyżeczki czosnku granulowanego. Jeżeli wolicie świeży, użyjcie świeży. Tak z łyżeczkę ziół prowansalskich, sól, sól wiadomo do smaku. Kto lubi mniej, dodaje mniej. Dodam jeszcze odrobinę pieprzu, choć nie jest to konieczne, ponieważ mamy już paprykę ostrą mieloną. Teraz wystarczy to wszystko dokładnie wymieszać. Teraz wystarczy marynatę przełożyć na fileta i go dokładnie natrzeć. Tak, żeby te przyprawy wszędzie doszły. Pamiętajcie, że zawsze takiego fileta możecie zamarynować dzień wcześniej. Również będzie super, ale jest to tak delikatne mięso, że można to zrobić ekspresowo, tak jak ja to robię dzisiaj. Teraz już rozgrzejcie mocno patelnię. Będziemy smażyć na suchej patelni. Olej już jest w filecie. Moja patelnia jest już mocno rozgrzana. Teraz wystarczy już ponakładać na patelnię filet. I teraz fileta podsmażamy z jednej, z drugiej strony po 2 minuty i to jest wystarczające. Ściągniemy go z patelni i będziemy robić w dalszym ciągu sos. Teraz już przewracamy na drugą stronę i kolejne 2 minuty podsmażamy i ściągamy fileta. Teraz już fileta ściągamy i zaczniemy robić sos. Sos jest naprawdę niesamowity. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Teraz już na tą samą patelnię wrzucamy boczek surowy, wędzony bądź parzony, jaki macie takiego użyjcie. Podsmażamy delikatnie. Boczek pokrojony, słupki takie. Podsmażamy, wytapiamy go delikatnie. Nie chcę boczku za mocno podsmażać, on ma być delikatny. Teraz już wrzucam 2 cebule. Pokrojone tak w grubą kostkę. Tu mam 200 g pieczarek. Jeżeli macie duże pieczarki, możecie je pokroić na ćwiartki. Jeżeli są mniejsze, na połowy. Tą pieczarkę ma być widać. Teraz delikatnie posolę, tak żeby nam to wszystko szybciej zmiękło. I jeszcze odrobinę pieprzu dorzucę. To ma być takie pieprzne danie. Podsmażamy dosłownie jeszcze 2 minuty. To ma być bardzo szybkie danie. Takie właśnie jest. Teraz już zalewamy wszystko śmietanką 30, tak około 330 ml. Do tego dorzucam 2 takie naprawdę bardzo czubate łyżki jogurtu greckiego. Jeżeli nie macie jogurtu greckiego, możecie zastąpić jogurt śmietaną 12 czy też 18. Teraz już dokładnie ten jogurt trzeba wymieszać. Teraz już wkładamy fileta. Rozmieszczamy go po całej patelni. W sobie ma sporo aromatu. Dodatkowo jeszcze cały ten sok, który z niego wypłynął. Teraz już możemy powolutku zmniejszać płomień. Filet jest zatopiony praktycznie cały w sosie. I teraz na wolnym ogniu dusimy tego naszego fileta i redukujemy sos. Możemy fileta przewrócić po 3-4 minutkach na drugą stronę i danie praktycznie będzie gotowe. Na sam koniec tylko zobaczymy, czy nie trzeba całości dosolić. I teraz na samym końcu wystarczy spróbować sos, czy nie trzeba dosolić. Wspaniały. Więcej soli nam nie trzeba. Pamiętajcie również, że słony jest boczek. Suma summarum, wyszło idealnie. Na sam koniec pozostaje nam tylko jeszcze dodać sporo natki pietruszki. Już teraz będziemy testować, czy to nie wygląda fantastycznie.
Teraz zostaje nam tylko przetestowanie. Do tego sosu, słuchajcie, ziemniaki, ryż, kasza, makaron, cokolwiek chcecie, ten filet z tym sosem będzie smakował fantastycznie. Ja teraz już testuję kawałek boczuszku, cebulka. Wspaniałe. Coś fantastycznego, naprawdę. Niebo w gębie. Filet w środku, soczysty, sosik niesamowity. Nic tutaj więcej nie trzeba. Pokażę Wam z bliska. Mam nadzieję, że ten przepis wypróbujecie, że Wam zasmakuje. Dajcie jakiś komentarz. Łapka w górę, mile widziana. Jak zwykle Was serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam smacznego, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.